Znany jestem z tego, że zmieniam zdanie. To zmieniłem szybko zdanie. Siedzę 3 minuty od zarzucenia. Pierwsza ryba. Nawet nie 3 minuty. Od razu branie miałem. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Ja jestem Marcin, Wy jesteście standardowo na kanale Wędkarstwo, kiedy się uda. Witam Was w kolejnym pięknym dzisiaj dniu. Mieliśmy kilka dni deszczu. Dzisiaj jest jedyny dzień, gdzie jest słońce. Miał być mały wiatr, jest średni wiatr, ale dobra, to już nie będę narzekał. Przyjechaliśmy w piękną pogodę, w piękne jezioro, połowić piękne ryby, ale to ostatnie piękne to dopiero się okaże na końcu. Dzisiaj standardowa metoda, ale dzisiaj bez zanęty, sam pelet, miks peletów. Halibut czerwony, halibut czarny 4 mm i standardowo spreading, jeszcze chwilę do siebie dochodzi. Tak więc liczę na, może być leszcz, ale wolałbym lina, ale tego lina to już długo wolę, więc nie będę mówił co, po prostu przyjechałem odpocząć, dobrze się bawić, dobrze połowić, się zregenerować, cisza, spokój, jak na razie, różnie może być. Tak więc zapraszam do oglądania. Ja już tutaj mniej więcej wiem co, gdzie, jak, tak więc sami mi brak słów, jak mówię. Standardowo tu założymy ósemeczkę, marosa, truskawkę, nic, żeby już nie przeciągać, cyk, pyk. Do tego ten miks peletów, na razie bez zanęty, powiem Wam. Nie wiem, że później jak się nic nie będzie działo, to tam zanęty. O, trochę się udało. Więc dosyć duży wiatr jest w naszą stronę, ale mam nadzieję, że dorzucę. Dobra, dwa punkciki, tu se odbiorę to. Dobra, jest ok. Tu se będę rzucał pomiędzy dwa tamte drzewa. Teraz powinniście strzałkę widzieć, jak nie zapomnę dać. Dobra, wiatr jest w naszą stronę, ale taki jest, widzę. Raz jest, raz nie ma. Dobrze, że jest, bo tak słońce wali. No to super, połowiłem. Dobra, udało się. Tutaj założymy kukurydza 8, też na pelet skreting, tylko tu poleci dalej, mam nadzieję, że doleci, bo tu mam zaznaczoną swoją starą odległość, taką co wcześniej na nią łowiłem, więc już tam trochę było nęcone, więc ta ryba na pewno bardziej ciekawa tego mojego. Roślinność trochę tutaj jest, jak widzicie, ale nie ma co, to tam nie jest tak źle. Fajnie jak to urośnie, to tutaj zakryje stanowisko, nie będzie nic widać, więc będzie można się skryć. A przed czym to nie wiem, ale będzie można. No dobra, dzisiaj koszyk od koszyk. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Między roślinkami, idealnie. No dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Dzisiaj ogólnie chcę się poodpoczywać, w słoneczku posiedzieć, a jak będzie branie, to będzie wszystko dodatkowo do tego, co tutaj właśnie jest, czyli odpoczynek, relaks, weźmie to weźmie, nie to nie. Ważne, że ja sobie posiedzę w słoneczku i może się trochę opalę. Powiem Wam, siedzę 3 minuty od zarzucenia. Pierwsza ryba, nawet nie 3 minuty. Od razu branie miałem. Wow, to było coś zaskakującego, Wam powiem. To było coś zaskakującego. 3 minuty od zarzucenia ryba. Nieźle. I to na sam pelecik oczywiście, nie? Płotka czy leszczyk mały? No leszczyk mały. A płotka, ulo, ładna płoć tutaj. Patrz, mówiłem, że tu płoci nie ma. I jest płotka. Patrzcie, płotki biorą mi na metodę i to na drugim jeziorze z rzędu. Rewelacja. Ła. Ale mnie zaskoczyło tym. Ale szok. Super w sumie. Posłuchajcie. Przecież to tylko siedzieć, nic nie mówić i się delektować. Niech mi ktoś powie, że wędkarstwo jest nudne. Masz siedzieć przed telewizorem, to sobie tutaj siądziesz. Cisza, spokój. Sama natura. Chyba, że ktoś nie lubi natury, ale ciepełko. Dzisiaj akurat taki jeden dzień. Jeszcze jak ryba by dopisała. No. Miód. Rzekłbym, że rewelacja. Lekki wiaterek, jeszcze taki zimny. Nie jest to ten wiosenny wiaterek. Ale już słońce tak daje, że nie przeszkadza. Jak widzicie, już jestem na krótkim rękawku. Przerzucimy, zakarmimy i złowimy. Niby proste powiedzenie, a jednak dosyć trudne. Wiatr nam się trochę odwrócił. Już nie jest taki mocny. Jakieś porywy są, tak więc ja co 10 minut sobie przerzucam. Za bardzo nic się nie dzieje. Ale to tak zawsze tutaj jest. Swoje trzeba tu wyrzucać niestety. Plum. Wiecie, znany jestem z tego, że zmieniam zdanie. To zmieniłem szybko zdanie, bo gdzieś godzinka,
półtorej nic się nie dzieje, a to już mi się nie podoba. Daję pelecik i dorzucam trochę zanęty. Konopka, ochotka, konopka, konopia, ochotka, konopka. Żeby zachmurzyć trochę tam, bo jednak tu chyba bez chmury to nie da rady. Dobra, zachmurzymy, bo nie chcę nic pykać, a nie ma za dużo dzisiaj czasu tutaj na zabawę, więc chcę efekt natychmiastowy, wręcz szybki, więc dorzucam tą zanętę i będziemy smużyć z zanętą. Może być, że dzisiaj zmiana pogody, bo 3 dni padało i dzisiaj nie będą chciały, ale nie, nie można tak wierzyć, trzeba swoje wyrzucać. Bo zawsze tak mam, że jak rzucę, że jak złowię rybę na początku, to później zawsze jest problem. No ale spróbujemy, dorzucimy zanętę i mam nadzieję, że to poskutkuje tutaj zaraz zwabieniem. No i co, mógł łowić na feder? Oczywiście, mogłem łowić na feder, ale nie chcę łowić na feder. Nie będę łowił na coś, co mi nie sprawia przyjemności. Nie wiem, zacząłem wędkować dwa lata temu od metody i tak zostało. Próbowałem feder nie raz. Pewnie zimą gdzieś będę musiał, no bo co zrobię? Ale metoda jest dla mnie dlatego fajna, bo jest szybka, pelecik, rach, rzucasz, nieuwalone kołowrotki, nie rozrabiasz tych sitek, tego wszystkiego. Ja wiem, że to wywodzi się pewnie z Anglii, gdzieś tam z komercji, na PZW to tak jest, bo jest, ale jakoś mi się ta metoda podoba. Jeszcze spławik i tak dalej, ale klasyczny feder w lato, no nie, nikt mi nie przekona. Nikt za 1 000 000 zł? Też nie wiem, mnie nikt nie przekona. Proszę mi proponować takich małych pieniędzy. Dobra, nic się nie dzieje, słońce wali, to powiem wam, że zagramy trochę wabank. Widziałem tutaj blisko 2 spławy. Jeden był taki, już mi się wydawał podejrzany, ale drugi pół na pół, lin oką się rzucił. No nie jestem pewny, na pewno coś ciemnego, na pewno nie lew, chyba że mi się przewidziało. Ale zrobimy pewną kombinację, na razie tamtą linię zostawimy. Klipa mam, zawsze później mogę wrócić, nie? Zdejmujemy marosa, a otwieramy kukurydzę. Tak jest, będziemy trzaskać na kukurydzę. Napełnimy pelet, ale hak będzie na zewnątrz. Do tego zanętę, na górę damy zanętę. O, czyli tak, a na haczyk bezpośrednio damy jedną kukurydzę, ale z bagnetem, to nie przeszkadza. I rzucimy sobie tu niedaleko, gdzie miałem spławy. Taki trochę obserwacja terenu, nie za daleko. O, i wystarczy. No i jeszcze trochę sobie z procy wystrzelę tam, gdzie łowię. Ewentualnie jak coś jest, to podejdzie. Zobaczymy, jak to poleci w ogóle. Poleci daleko, czy nie, bo ta proca jest trochę krzywa. Dobra, powiem wam, że blisko też nic. Ściągam tego klipa. Na szczęście dorzuciłem i zobaczymy daleką linię, ale na tego S70, który wybija cały przypon 10 cm do góry. A tam jest, widziałem, co jakiś czas roślinność wyciągałem, więc podejrzewam, że jak się tak podajnik gdzieś tam ułożył, bo wiadomo, że w punkt nie trafimy, to gdzieś tam pewnie leży w tej półcentymetrowej roślinności, może go tak nie widać, a ten jak wybije do góry, to może dać efekt, może, a nie musi. No powiem wam, że dzisiaj jest mega walka. Tutaj jedna ryba będzie sukcesem, bo ja już tutaj próbuję wszystko. 3 linie zanęcone, bliziutko, daleko. Co wam mam powiedzieć? Cofnę się na tą wędkę o 10 obrotów kołowrotka. Zobaczymy trochę bliżej, czy coś się dzieje. Bo ja... oś się przestraszyłem. Bo ja już powiem wam, tracę nadzieję, już nie mam pomysłu na co łowić. Nie mam pomysłu. Już kombinuję jak Mateusz, gdzie podnieść podatki, naprawdę. Nie mam pomysłu dzisiaj. Dzisiaj chyba zostanę. No fakt, że nie na zero, no bo ta płotka rano. Jedna, jedyna, ostatnia. Ale teraz cały czas nic. I co ja mam zrobić? Powiedz mi. Jest. Kamera wyłączona, ale jest. Biło, wreszcie coś. Wreszcie jakaś ryba, ale wywalczona, wymyślana. Boże jedyny. Co tu dzisiaj trzeba było zrobić, żeby... Chyba jakiś leszcz mały, bo płotka wywalczyła. A już chciałem drugą wędkę przerzucać. A nie, leszczyk jest. O, pojawił się, ale bliżej. I to na ten, na MC karpę fioletowego. Ale ciepły. No,
nieduża ryba, ale jest sukces. Zaraz mamy na tą wędkę coś. Zmieniłem przynętę na tą właśnie MC Carpa filetową. Ładnie hit był. Dosyć taki, dosyć duża, bo na początku opór był. Pewnie jakaś zapeczka, no ale... Ale jest, nie? Biją te małe, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, no. Małe też dobre, nie? O. Ja wiem, że gdzieś tam może i duże ryby łowią i tak dalej, ale nie ma co narzekać, bo nawet tak jak dzisiaj nie chciał brać, takie kombinowanie ze wszystkim, to człowiek tak nabiera doświadczenia, że to jest głowa mała. A mi teraz doświadczenie jest potrzebne jak mało co. A do czego? Do tego, żeby lepiej łowić na naszych rybnych wodach. No i oczywiście coś nowego się nauczyłem, nie? Bo kombinując, wymyślasz coś nowego, obserwujesz zachowanie ryb i dochodzisz do pewnych wniosków, które później przekładasz na wędkarstwo. Powiem wam, przypomniały mi się czasy, gdy jeździłem, jak było bardzo gorąco i leszcze nie brałem. Tak samo było. Dziękuję za uwagę. No nie, dzisiaj bardzo ciężki dzień. Kombinowałem, próbowałem, robiłem co wiedziałem, może za mało wiedziałem i daleka linia i później zmniejszyłem na blisko i nęciłem tam kukurydzą i łowiłem na kukurydzę, nic. Później wróciłem znowu tam daleko. Znowu skróciłem dystans o 10 obrotów kołowrotkiem. Tu miałem branie, ale to chyba przypadkowe, bo drugi rzut, chociaż nie, miałem przed chwilą branie, więc tam coś tam się dzieje. O, kaczka. Tu ta na prawo, co ląduje, to też to jest cały czas w tym jednym miejscu. Dopiero po zmianie przynęt, tam na początku rano coś się działo. Później jakieś pojedyncze puknięcia i dopiero później po zmianie przynęty na larwę MC Carpa. Coś się zadziało, mały leszczyk i myślę, że to maksimum, co można było dzisiaj wyciągnąć. Chociaż inni mogli wyciągnąć więcej, ale maksimum dla mnie i na moje wiedzę, na moją wiedzę jaką mam, więc mi się wydaje, że przez tą pogodę, która jest zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło, i jak w kółko, dzisiaj słońce, jutro znowu pada, piątek było 28, w sobotę 17 i to tak jest, no nie jest to dobre dla ryby, ale tak jak mówiłem wcześniej, szkoła, lekcja wyciągnięta i wnioski na przyszłość, tak więc każdy wyjazd, pamiętajcie, czegoś was nauczy, a dojdziecie wysoko, a gdzie? Do domu odpocząć. Pozdrowa!